Witam serdecznie, z tej strony Marek Skoczylas. Dzisiejszy film w całości poświęcam goździkom, które w większości z nas mogą kojarzyć się z ciepłą, zimową, rozgrzewającą herbatą, czy też grzanym winem albo piwem, do którego właśnie dodajemy goździki, a czasami cynamon. Ale pamiętajmy, goździki prócz fantastycznego zapachu i smaku mają nam do zaoferowania znacznie więcej. Dlatego dziś opowiem, dlaczego warto regularnie po nie sięgać i jakie korzyści może osiągnąć z tego tytułu nasz organizm. Dziś przedstawię także przepis na olejek z goździków, a także syrop oraz odpowiem na wiele pytań. Między innymi, w jakich ilościach spożywać goździki, czy mogą powodować skutki uboczne, czy zwalczają pasożyty, jak je przechowywać i wiele, wiele innych ciekawych pytań. Każdego z nas przynajmniej raz w życiu bolał ząb. No może nie każdego, ale większość z nas. O ile może być on łatwo uśmierzony przez lekarza stomatologa, o tyle zanim uda nam się do niego dotrzeć, ból ten jest na tyle przeszywający i ciężki w leczeniu, że trudno jest sobie z nim poradzić przy pomocy leków przeciwbólowych. I tutaj z pomocą mogą przyjść nam goździki. Według doniesień naukowych, goździki wykazują działanie przeciwbólowe oraz znieczulające, za które odpowiada w głównej mierze eugenol, który jest w nich zawarty. Co ciekawe, jest ono podobne do tego, które jest przypisywane lidokainie, czyli takiej substancji, która jest stosowana przez stomatologów w celu wykonania znieczulenia miejscowego. I to właśnie dlatego tak wiele osób odczuwa chwilową ulgę przy rzuciu goździków albo też miejscowym stosowaniu i aplikacji oleju goździkowego, oczywiście w miejsce bolącego zęba. Polecam, naprawdę działa. Oczywiście pamiętajmy, że takie gaszenie bólu chorego zęba powinno być rozwiązaniem tymczasowym. Rzucie goździków nie wyleczy przyczyny bólu, ale goździki mogą zmniejszyć również ilość patogennych bakterii w jamie ustnej, a w tym tych, które są odpowiedzialne za powstawanie próchnicy. Zatem od właściwości przeciwbólowych przechodzimy do działania antybakteryjnego. Doniesienia ze świata nauki dowodzą także, że goździki, a zwłaszcza olej goździkowy, wykazują silne działanie przeciwdrobnoustrojowe. Ich właściwości przeciwbakteryjne to przede wszystkim zasługa, ponownie, eugenolu, czyli związku, który w największym stężeniu występuje w oleju goździkowym. Co bardzo istotne, olejek goździkowy hamuje także namnażanie się bakterii odpowiedzialnych za występowanie chorób zębów, ale także chorób przyzębia, a w tym paradontozy oraz chorób zapalnych dziąseł. Jak dowiedli naukowcy, goździki mogą być z powodzeniem stosowane jako składniki past do zębów, ale także płynów do płukania jamy ustnej w powyższych chorobach. Dodam tylko, że natknąłem na bardzo ciekawe badanie, w którym podawano pacjentom ziołowy płyn do płukania jamy ustnej na bazie bazylii, kolejno olejku goździkowego oraz olejku z drzewa herbacianego. Po 21 dniach kuracji doszło u nich do znacznego zredukowania płytki nazębnej, która jest pierwszym etapem próchnicy zębów. Dodam również, że eugenol pomaga dodatkowo zwalczyć bakterię Helicobacter pylori, odpowiedzialną za rozwój rozmaitych chorób żołądka, a w tym wrzodów żołądka. Jest to o tyle istotna informacja, że całkowite usunięcie tej bakterii z wrzodów, nawet z pomocą antybiotyków, jest zagadnieniem bardzo trudnym. Toteż każda substancja o działaniu antybakteryjnym w stosunku do tej bakterii jest na cenę złota. I to właśnie dlatego eugenol oraz aldehyd cynamonowy, który zawarty jest w goździkach, wykazuje powyższe działanie. Natomiast poruszając temat przeciwdrobnoustrojowego potencjału goździków, warto wspomnieć również o ich właściwościach przeciwgrzybiczych, za które odpowiada ponownie eugenol, ale także inny związek fenolowy, a dokładniej mówiąc karwakrol. Przeprowadzone badania wykazały, że olejek goździkowy, będący źródłem obu substancji, zwalcza m.in. grzyba Candida albicans, dzięki czemu może wspomagać leczenie rozmaitych przypadłości, a w tym grzybicy jamy ustnej, pochwy oraz paznokci. A w jaki sposób olejek goździkowy stosować na grzybicę, na przykład paznokci? Otóż mieszamy 9 kropli oleju goździkowego z 3 łyżkami oleju kokosowego. Taką mieszaninę nakładamy 2 razy dziennie na zajętą przez grzybicę część paznokcia. Ale działanie przeciwbakteryjne to nie wszystko. Według danych naukowych olejek goździkowy może poszczycić się wyjątkowymi właściwościami przeciwwirusowymi. W dobie wirusa świrusa to fantastyczna informacja.
I ponownie, zawarty w goździkach eugenol wykazuje bardzo szeroką aktywność przeciw wielu znanym ludzkości wirusom, a w tym opryszce pospolitej typu pierwszego, czy też wirusowi grypy typu A. Ponadto eugenol wraz z innymi związkami, które obecne są w goździkach, jest odpowiedzialny za unieszkodliwianie wirusa, który wywołuje grypę żołądkową. Natomiast kontynuując temat przeciwwirusowego działania goździków, warto wspomnieć jeszcze o korelacji pomiędzy ich stosowaniem a leczeniem COVID-19. Chociaż ja nie wiem, czy wolno już głośno wymawiać słowo COVID, czy jeszcze trzeba posługiwać się alfabetem Morsa, żeby nie rozzłościć Wielkiego Brata. A jeśli wolno byłoby, a Wielki Brat byłby łaskawy i pozwolił mi przytoczyć ważne badanie naukowe, byłbym bardzo wdzięczny. Z góry dziękuję. Badania naukowe dowodzą, że flawonoidy obecne w goździkach mogą pełnić funkcję nowych inhibitorów koronawirusa SARS-CoV-2 w równym lub też większym stopniu niż remdesivir. W rzeczywistości powinowactwo wiązania rutyny z goździków było znacznie wyższe niż chlorochiny czy też hydroksychlorochiny oraz leku referencyjnego, czyli remdesiviru. We wnioskach czytamy: wnioski sugerują, że naturalne związki, takie jak flawonoidy, mogą potencjalnie zostać opracowane jako nowe inhibitory wirusa SARS-CoV-2 o sile porównywalnej bądź też wyższej do obecnie stosowanych leków. Jednak ich zastosowanie kliniczne u pacjentów z COVID-19 jest przedmiotem dalszych badań i prób klinicznych. Zatem naukowcy dowiedli, że substancje zawarte w goździkach wykazały silniejszy hamujący wpływ na pomnażanie się tego wirusa niż obecnie powszechnie stosowane leki. Jak słusznie zauważyli, konieczne są dalsze badania, aby wprowadzić te naturalne metody i naturalne substancje do użytku. Jak znam życie, to założę się, że firmy farmaceutyczne dosłownie biją się, żeby to uczynić. A mówiąc już tak poważnie, to badanie skończy tam, gdzie wszystkie inne, które mówią o naturalnych substancjach, których, uwaga, nie można opatentować. A jak czegoś nie można opatentować, to wiadomo, o co chodzi. Natomiast kolejna istotna informacja to taka, że goździki pełnią ważną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych, czyli mówiąc prościej, mogą tym chorobom zapobiegać. W tym miejscu natomiast należy dodać, że nie wolno nam mylić tego działania z leczeniem powyższych chorób, bo są to dwa różne pojęcia. Natomiast, co my wiemy o ich działaniu przeciwnowotworowym? Działanie to jest możliwe dzięki silnym właściwościom przeciwzapalnym, ale także przeciwutleniającym obecnych w nich związków, a w tym eugenolu. Mowa o takich nowotworach jak rak trzustki, rak szyjki macicy, kolejno rak piersi, wątroby, płuc oraz okrężnicy. Okazuje się, że w ich przypadku ekstrakt z goździków jest w stanie hamować ich wzrost nawet 10-krotnie. Co ciekawe, inne badanie wykazało, że eugenol wzmacnia działanie leku przeciwnowotworowego, zwanego gemcitabina. Natomiast kończąc ten temat, nadmienię, że olejek z goździków, podobnie jak wiele innych olejków eterycznych, zmniejsza skutki uboczne chemioterapii, takie jak mdłości, wymioty, utrata masy ciała czy też osłabienie apetytu. Natomiast poruszając kwestię wpływu goździków na nasze zdrowie, warto wspomnieć jeszcze o ich właściwościach przeciwcukrzycowych. Ciekawostką jest fakt, że według doniesień naukowych ekstrakt z goździków zawiera związki, które obniżają poziom glukozy we krwi, dzięki czemu możemy je stosować w trakcie leczenia cukrzycy typu drugiego. Działanie tych związków polega na tym, że one hamują aktywność enzymów, które rozkładają węglowodany proste do węglowodanów prostych, a w tym oczywiście do glukozy, dzięki czemu nasz organizm zabezpieczony jest przed skokami glukozy po posiłku. A kończąc ten temat, warto nawiązać do jeszcze jednego związku zawartego w goździkach, a mianowicie nigerycyny. Według danych literaturowych zmniejsza ona oporność na insulinę, dzięki czemu wspomaga leczenie insulinooporności, a co za tym idzie, otyłości, nadciśnienia, jak również cukrzycy. Dzięki właściwościom przeciwzapalnym i przeciwutleniającym eugenolu, który znajduje się w goździkach, mogą one chronić naszą wątrobę przed uszkodzeniami. Należy jednak dodać, że dane naukowe na temat ochronnego wpływu goździków na ten organ pochodzą z badań na zwierzętach. Zatem należy podchodzić do nich z pewną ostrożnością. Ale co ważne, dowiedziono, że w organizmie zwierząt podawanie goździków zwiększyło produkcję glutationu, czyli najważniejszej cząsteczki, która usuwa toksyny z naszego ciała.
Czy takie działanie możemy zaobserwować u ludzi? Istnieje spora szansa, że tak. Natomiast kontynuując temat goździków, warto wspomnieć jeszcze o jednej korelacji pomiędzy ich zażywaniem a niwelowaniem skutków picia alkoholu. W jednym z badań u mężczyzn, którzy spożywali 1 gram alkoholu na kilogram masy ciała, zauważono, że przyjmowanie wyciągu standaryzowanego z goździków wykazało jedną, bardzo ważną albo bardzo smutną zależność. W trakcie trwania badania doszło do szybszego wypłukiwania metabolitów, które powstawały w ciele w trakcie picia alkoholu. I co niestety może ucieszyć wiele osób, doszło do znacznego zmniejszenia uczucia kaca o ponad 55%. Pamiętajmy również, że dzięki silnym właściwościom przeciwzapalnym, emulsja na bazie oleju goździkowego znacznie przyspiesza gojenie się ran. Co ciekawe, jej działanie jest porównywalne dla tego charakterystycznego dla żelu z diklofenakiem oraz kremu z neomycyną. Natomiast przechodząc dalej, powiem również o rzadkiej, ale bardzo ważnej przypadłości, czyli o szczelinie odbytu. Jest to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób zapalnych tego narządu, w której dochodzi do pęknięcia błony śluzowej końcowego odcinka kanału odbytu. Przypadłość ta niestety znacznie obniża komfort życia, powodując silne dolegliwości bólowe. Okazuje się jednak, że jednym ze sposobów jej leczenia jest stosowanie kremu z olejem goździkowym. Dowodzi tego badanie przeprowadzone na osobach zmagających się ze wspomnianym schorzeniem. Po 6-tygodniowej kuracji korzystne efekty odnotowano u 60% badanych. Dla porównania, w przypadku grupy kontrolnej, która nie otrzymywała goździków, wygojenie zaobserwowano jedynie u 12% pacjentów. Natomiast teraz odpowiem na często zadawane pytania na temat goździków. Rozpocznijmy od tego, w jakich ilościach spożywać goździki. Według większości źródeł za optymalną dzienną porcję uznaje się od 2 do 3 sztuk dziennie. Pytanie kolejne. Czy goździki mogą wywoływać skutki uboczne? Choć uznawane są za produkt bezpieczny dla naszego zdrowia, ich nadmierne stosowanie może wywoływać pewne skutki uboczne. Wśród tych najbardziej powszechnych wymienia się reakcję alergiczną oraz kontaktowe podrażnienie skóry oraz błon śluzowych. Natomiast warto podkreślić, że najwięcej działań niepożądanych wiąże się z aplikowaniem oleju goździkowego czy też czystego eugenolu. Do tej pory odnotowano co najmniej kilka poważnych skutków ubocznych po ich zastosowaniu, zwłaszcza u dzieci. W świecie medycyny znany jest również przypadek, w którym po spożyciu oleju goździkowego doszło do drgawek, zaburzeń krzepnięcia krwi, ostrego uszkodzenia wątroby oraz śpiączki. Równie niebezpieczną reakcję zaobserwowano u 2-letniego chłopca, u którego zażycie olejku goździkowego przyczyniło się do wystąpienia zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego oraz, co bardzo ważne, martwicy komórek wątroby. Natomiast u innego dziecka, które miało dokładnie 7 miesięcy, nastąpiła depresja ośrodkowego układu nerwowego, kolejno kwasica metaboliczna oraz problemy z oddawaniem moczu. Dlatego czyste olejki z goździków nie powinny być używane przez dzieci. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie są przeciwwskazania do stosowania powyższej rośliny? Otóż głównym przeciwwskazaniem do doustnego, ale także i zewnętrznego stosowania goździków jest uczulenie bądź też nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji, która jest zawarta w goździkach. Dużą ostrożność przy ich spożywaniu powinny zachować również osoby zmagające się z zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ eugenol może wykazywać działanie przeciwzakrzepowe. Pytanie kolejne. Czy goździki mogą wchodzić w interakcję z lekami? Ze względu na właściwości przeciwzakrzepowe, goździki mogą wchodzić w interakcję z lekami przeciwzakrzepowymi, takim jak warfaryna, naproksen, aspiryna, heparyna czy też antytrombina. Ponadto, ze względu na ich właściwości obniżające poziom glukozy we krwi, należy zachować ostrożność przy jednoczesnym zażywaniu leków przeciwcukrzycowych. Warto wspomnieć również o możliwej interakcji z ibuprofenem. W jednym z badań, po dodaniu oleju goździkowego do ibuprofenu, znacznie zwiększyło się wchłanianie ibuprofenu przez skórę w badaniach na zwierzętach. A czy goździki mogą zwalczać pasożyty? Na podstawie niektórych badań naukowych przypuszcza się, że stosowanie goździków jest pomocne przy wielu inwazjach pasożytniczych. Jednym z przykładów jest blastocytoza, choroba naszego układu pokarmowego wywołana przez pierwotniaka blastocystis, objawiająca się m.in. bólem brzucha,
biegunką oraz wzdęciami. W jednym z badań olejek goździkowy wykazał wyższą skuteczność w zwalczaniu wspomnianego pasożyta niż metronidazol. Warto podkreślić, że metronidazol wykazuje skutki uboczne, a do tego wykazuje się coraz niższą skutecznością w tym zakresie. Zatem wiele wskazuje na to, że olejek goździkowy może być dla niego bezpieczną i skuteczną alternatywą. Pytanie kolejne. W jaki sposób przechowywać goździki? Aby goździki jak najdłużej zachowały swój wyjątkowy aromat, ale co bardzo ważne, zachowały swoje właściwości lecznicze, warto przechowywać je w ciemnym i suchym miejscu, najlepiej w szczelnie zamkniętym szklanym pojemniku. A czy goździki mogą nam się zepsuć? Goździki, podobnie jak wiele innych przypraw, mają długi termin przydatności do spożycia, jeśli oczywiście są odpowiednio przechowywane. Warto mieć natomiast świadomość, że dłużej zachowują one swoją świeżość, jeśli są przechowywane w postaci całej, a nie zmielonej. Według technologów żywności mogą one utrzymać nawet swoją świeżość przez 4 lata. A jakie goździki wybrać? Całe czy zmielone? Zdecydowanie lepszym wyborem są oczywiście goździki całe, ponieważ dłużej zachowują one smak oraz także swój aromat, ale co najważniejsze, substancje aktywne. W razie potrzeby oczywiście możemy je zmielić sami w domu. Wystarczy owinąć je ściereczką albo też folią, a następnie rozbić za pomocą młotka lub też tłuczka do mięsa. Innym sposobem jest roztarcie ich w moździerzu lub też zmielenie w młynku do kawy. Należy to jednak robić ostrożnie, żeby nie uszkodzić urządzenia. A czy papierosy goździkowe są mniej szkodliwe od tych tradycyjnych? Otóż papierosy goździkowe to wybór tytoniowy produkowany w Indonezji, w skład którego wchodzą goździki, tytoń i dodatki smakowe, np. cynamon, kminek czy też gałka muszkatołowa. Wiele osób błędnie zakłada, że są one mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy. Okazuje się jednak, że prawda jest zupełnie inna. Według amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom zawierają one więcej tytoniu, kolejno więcej tlenku węgla i substancji smolistych, niż klasyczne wyroby tytoniowe sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych. Ponadto wypalenie papierosa goździkowego zajmuje więcej czasu, a do tego zachęca do głębszego i dłuższego zaciągania się dymem, a za taki stan rzeczy odpowiada w głównej mierze eugenol, który wykazuje działanie znieczulające. Warto dodać, że według dotychczasowych obserwacji ryzyko rozwoju chorób płuc u palaczy sięgających po papierosy goździkowe jest 20-krotnie wyższe niż u osób niepalących. Pytanie kolejne. Jak przygotować olejek na bazie goździków samemu w domu? Otóż przygotowanie takiego olejku jest dziecinnie proste. Jedyne, co trzeba zrobić, to rozetrzeć kilka sztuk w moździerzu, następnie przesypać je do szklanego słoika. Do słoika dalej nalać oleju roślinnego, np. oliwy z oliwek, a następnie szczelnie zakręcić, a naczynie odstawić na tydzień w ciemne i suche miejsce. Każdego dnia należy następnie potrząsać słoikiem, żeby składniki dobrze się ze sobą połączyły. Po upływie tego czasu proszę przecedzić olejek przez gazę i przelać do niewielkiej czystej butelki lub też słoika. A teraz przepis na syrop z goździków. Jest on bardzo prosty w wykonaniu, a także bardzo skuteczny, w szczególności w chorobach przyzębia i wrzodach żołądka. Potrzebne nam będą 2 łyżeczki goździków, które mielimy. Kolejno potrzebujemy także 200 ml soku z żurawiny. Po wsypaniu goździków do żurawiny zamykamy tę mieszaninę w słoiku i odstawiamy na 7 dni. Pamiętajmy, aby tę mieszaninę każdego dnia wstrząsnąć. Po 7 dniach przecedzamy i mamy wspaniały syrop z goździków. Oczywiście do płukania jamy ustnej w chorobach przyzębia, czy też wspomagania leczenia wrzodów żołądka i wzmacniania naszej odporności. A jako ciekawostkę dodam, że ekstrakt z goździków, który zawiera w sobie eugenol, skutecznie zwalcza wirusa żółtej kędzierzawości liści pomidora, który negatywnie wpływa na zawiązywanie owoców. Jak temu zapobiec? Otóż gotując 25 g goździków w 1 litrze wody, uzyskamy mieszaninę do spryskiwania liści pomidorów, która uchroni je przed tą chorobą. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.